Kilka tygodni temu został rozstrzygnięty konkurs na najlepsze projekty, jakie powinny być zrealizowane w Poznaniu. Chodzi o budżet obywatelski 2013. Poznaniacy wybierali kilka najlepszych według nich pomysłów, na które przeznaczone będzie 10 milionów złotych z budżetu miasta. Jednak 10 milionów to nie jedyna kwota przeznaczona na rozwój stolicy Wielkopolski. Także i tu poznaniacy mają coś do powiedzenia. W piątek 23 listopada od godziny około 11:30 prezydent miasta czatował z internautami na temat projektu przyszłorocznego budżetu Poznania. Przez niespełna godzinę odpowiadał on na pytania dotyczące przyszłorocznych planów wydatków i dochodów, inwestycji, jakie będą realizowane oraz z jakich trzeba będzie zrezygnować. Przygotowany był on na pytania dotyczące oświaty, kultury czy sportu, ale nie tylko. Z zainteresowaniem wysłuchiwał on opinii i sugestii poznaniaków dotyczących przedstawionego projektu budżetu. Rzecznik prasowy prezydenta pan Paweł Marciniak zdradził nam, o co najczęściej pytali internauci. Czat dotyczył budżetu na rok 2013, propozycji, jaką prezydent 15 listopada złożył Radzie Miasta, ale pytania były około budżetowe, nazwałbym to w ten sposób, dlatego że poznaniacy przede wszystkim pytali o to, co najważniejsze dla nich na co dzień, czyli o komunikację i o to, jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie. Pytali o bilety, o podwyżki oczywiście. Było też pytanie o, a propos komunikacji, o bilety, czy nie zostaną wprowadzone bilety przystankowe zamiast czasowych. To jest dyskusja, którą pan prezydent otworzył jakiś czas temu. Była też propozycja do rozważenia dla prezydenta dotycząca szkół, na przykład czy szkoły nie powinny wspólnie zamawiać na przykład papieru czy długopisów. Czat z prezydentem Grobelnym to już prawie tradycja. Od kilku lat praktykuje on tę formę komunikacji z poznaniakami w niedługim czasie po propozycjach budżetowych dla Rady Miasta.